Witamy bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Driver, a dzisiaj kontynuujemy naszą jakże przyjemny dyżur na stacji Czerwin. Dzisiaj naprawdę bardzo miło mi się dyżuruje, jako że mam SCS-a. Raz był trochę większy, natłok pociągów raz trochę mniejszy, ale udało się wszystko planowo ułożyć. Dobra. Trzeba napisać, że na to częściowo zajęte. Jest to, co słyszałem, to ten dyżurni ruch informują na prawdziwej. To jest manewr na tor częściowo zajęty. Widzę, że tu się nie doproszę, nie? Żeby na chwilę by pan tu szybciej pojechał. Dobrze, bo też tak literka. Mówię naszego L. Sznak. O L. Thank you.
Najwyżej szli, więc zgadza się przed czasem. Chyba, że jest opóźniony, to ten zdaje. Tam to wyjedzie. No chyba ze starego Lipowa jednak nie masz. Koniona jest. Czemu pan nie wiesz? No ma nie odpowiada, to jest prawda. I co my tu mamy teraz? K, W, M, K, coś.
Rusza w nadziemnym głowie jeszcze z okazji, nie mam żadnej zapowiedzi na pewno. Niestety. Szkoda. Ciekawe, czemu to się wydarzyło. No cóż, tak jest. Pan ze starej lu nie odpowiada dalej. Już pan tutaj do oczu będzie opóźniony. I założenie dzielny swe by jeszcze do ukończenia. Chyba nie dojechał. Jednak dojechał. Aha, dodajemy panu informację, że szlak jest wolny. To jest. Tego pociągu nie ma na tej szlaczce, by miał wjechać. I na razie w taki oto sposób prowadzimy ruch. A i to nic się złego nawet nie dzieje. A z ciekawości, zębów ma któryś do nas przyjechać, bo jest 20. A, jakby pamiętam. A nie, zobaczcie sobie, bo numerka 5, 6, 2, 6, 0. Trochę szybko, no ale dobrze. No myślę, że nie będzie jechał. Dobra. Dobra, myślę, że się pan ze starego Nikowa nie obrazi, jak to pykamy już odprawimy 2 minuty przed czasem. I to jest Ebona pyka. Okej.
No bo już mnie kierowcy zmieniają. Przejechał z jednej strony, przejechał z drugiej strony i jeszcze będzie jechał z jednej strony. Nie chciał stać, szczerze mówiąc, na takim przejeździe. Co jest z tym semaforem nie tak? Pogląda do oka, świeci. No i jednak nie świeci. Co się zmienia z tym samochodem? Dobra, teraz jest w porządku. 5 waszej zeru do bohtera. No, co on jeszcze? Dostaję kupę czasu. Jest. Przejadujemy sobie na pozycję otwartą. Aby się otworzył, jak ten pociąg sobie to ładnie przyjechał. No, nie wprowadziłem, że odjechał z opóźnieniem jakieś 10 minut. Jak się nie mylę, to tak by to było. Tylko będzie do nas wjeżdżał z PNE. To jest fajne z pytaniem. I reszta ma tylko wjechać i u nas skończyć. Nie, no co, mamy do północy ludzie do pierwszej, więc czemu ja mam tego kończący bieg? Aha, pan 303 nie dojechał jednej do naterek. No cóż, tyle. Dobrze, drodzy państwo, ale resztę dowiecie się już w następnym odcineczku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć.